Dzień dobry się z Państwem. Korzystając z tego, że jadę sobie w trasę i że mam jeszcze przed sobą kilka kilometrów, to wykorzystam ten czas, aby nagrać dla Was jakiś fajny vlog. A ponieważ bardzo często pytacie się mnie o jazdę w deszczu, to dzisiaj porozmawiamy sobie na temat jazdy w deszczu. Także zainteresowanych zapraszam. Także moi drodzy, co na temat jazdy w deszczu? Oczywiście nienawidzę jeździć w deszczu i w zasadzie nie ma człowieka, który mówi na zasadzie: o, pada deszcz, pójdę sobie pojeździć. Otóż nie, możecie sobie mówić, że prawdziwy motocyklista nie boi się deszczu. To jest tak naprawdę guzik, prawda? Jeżeli już ktoś w tym deszczu jedzie, to nie dlatego, że się wybrał na przejażdżkę w deszcz, bo to taka zajebista przygoda, to po prostu dlatego, że się wpieprzył w deszcz. No, nie ma innego wyjścia, jak tylko w ten deszcz jechać. Na pewno nikt nie robi tego dla przyjemności, a przynajmniej ja nie słyszałem, ale nie znam takiego człowieka, który powiedział, że lubi jeździć w deszczu. I jak tylko zaczyna padać deszcz, to on sobie wychodzi pojeździć. No po prostu nie ma takiego człowieka. Także, no co się wiąże z jazdą w deszczu? No moi drodzy, wiąże się to z tym, że wasz cały wypucowany, wymuskany motocykl szlak trafi i będzie cały upieprzony, będzie cały w piasku, będzie cały w błocie, będzie we wszystkim. Po prostu będzie masakra i rozpizdziel. Do tego oczywiście musicie pamiętać, że musowo smarujecie po czymś takim łańcuch. Czyścicie i smarujecie łańcuszek, także no to tyle z przyjemności, jeśli chodzi o jazdę w deszczu. Na dobrą sprawę, jeżeli wybieracie się gdzieś na dłuższą podróż, na dłuższą trasę i przewidujecie, że może być taka sytuacja, że ten deszcz spadnie, to zawczasu najlepiej zaopatrzyć się w jakiś strój. Są takie specjalne naciągane na kombinezon jednoczęściowce chroniące przed deszczem, więc jeżeli ktoś jedzie naprawdę daleko i po prostu no nie jest w stanie przewidzieć tego, co się będzie działo na drodze, to najlepiej zaopatrzyć się z góry w taki patencik i zastosować go w czasie drogi, ponieważ no powiem wam, że nawet no teraz latem to jeszcze tam kij dmuchał, tak? Możecie sobie tam przejechać kawałek w deszczu, pojedziecie później trochę wolniej, trochę was to przewieje, przeschniecie, tak? Jeżeli będziecie wjechali w takim słońcu jak teraz, po chwili po wyjechaniu z tego deszczu, tam no problem. Natomiast jeżeli jedziecie sobie, nie wiem, wiosną czy gdzieś pod jesień i złapie was deszcz, to wy uwierzcie mi, że lepiej się zatrzymać i to przeczekać. Jeśli nie macie odpowiedniego stroju, to na pewno nie ma się co opakować, ponieważ możecie sobie zrobić całkiem spore kuku. Wyziębicie organizm, na pewno wylądujecie później w łóżku na dłuższy okres czasu, bo się najzwyczajniej w świecie załatwicie na cacy. Że nie jest to nic fajnego, nic przyjemnego i nie polecam. Jeżeli już sobie jedziecie gdzieś na trasie, zaczyna walić deszcz dopiero zaczyna padać, na dobrą sprawę najlepiej, jeżeli nie przeczekać całego deszczu, bo możecie nie mieć na to czasu, ale najlepiej zatrzymać się na samym początku deszczu, gdzieś zjechać na pobocze, ponieważ ten pierwszy opad zaczyna spłukiwać cały syp z asfaltu. Je się to z tym, że na początku tworzy się breja. Tworzy się cholerna breja. Ten cały piasek, to na przykład widzicie tutaj na tej drodze, ten cały syp, który jest nawietrzony przez ciągniki i tak dalej, to wszystko w pierwszych minutach opadów deszczu zmienia się po prostu w paczkę i spływa sobie z drogi. Na tej paczce bardzo łatwo się wykopyrknąć. Dlatego jeżeli macie już ciśnienie, macie strój, macie potrzebę jechać dalej, zatrzymajcie się gdzieś pod daszkiem, załóżcie swój strój przeciwdeszczowy, dajcie temu deszczu jakieś 10-15 minut, 20, żeby po prostu zmyło ten cały syf z ulicy i wtedy możecie się zastanawiać nad dalszą drogą. To co również jest niefajne w deszczu w czasie jazdy, to pomijając fakt, że po prostu cali przemiękacie, no to jeszcze jest problem z pozbyciem się wody z kasku, a w zasadzie z szyby. Także problem, jaki się wam napatoczy, to jest właśnie wyzbycie się wody z szybki kasku. Są na to dwa sposoby. Albo macie fajne rękawiczki, które na kancie, a w zasadzie rancie,
zaopatrzone są w kawałek gumki, którą możecie sobie przetrzeć szybkę. Jeżeli tego nie macie, to patent jest sposób drugi, który działa gdzieś tak od 60 na godzinę. Wystarczy przekręcić głowę w lewo, przekręcić głowę w prawo i wówczas ta woda po tej szybie powinna wam ścieknąć na bok. Także, moi drodzy, reasumując tą całą historię, jazda w deszczu to nie jest żadna przygoda. Zaliczenie deszczu to nie jest żaden pierwszy obowiązek żadnego motocyklisty. Ja, jeśli tylko mogę, to unikam deszczu jak ognia. Nie jeżdżę w deszczu, bo po prostu nie ma to najmniejszego sensu i nie wiąże się z niczym przyjemnym ani z niczym dobrym. Musicie pamiętać, że jazda w deszczu również wygląda inaczej niż jazda na suchym. Musicie wcześniej hamować, delikatniej przyspieszać, delikatniej również hamować, bo co jak co, mokry asfalt ma znacznie mniejszą przyczepność, jeżeli jedziecie takim motocyklem jak na przykład ja, wracając kiedyś z deszczu, na szóstym biegu, przyspieszając 60 na godzinę, potrafiłem zgubić przyczepność. Natomiast z hamowaniem myślę, że jeżeli ktoś nie jest wprawnym rajderem, a wpadł na deszcz, no to musi naprawdę i panować nad manetką gazu, delikatniej, wolniej w zakrętach, wolniej przyspieszać i zdecydowanie wcześniej hamować i robić to zdecydowanie lżej, ponieważ jeżeli tylko popłynie ci z przodu koło, to zaliczasz glebę i masz tyle z przygody z jazdy po deszczu. Także, gdyby ktoś nie słuchał mnie uważnie, to powtórzę wam jeszcze raz. Meritum tej historii jest takie. Jeśli tylko możecie, to nie jeździcie w deszczu. Bo to nie jest nic przyjemnego i nie jest to gra tego warta. No, a ja chwilowo kończę tą paplaninę. Będzie to wyjątkowo krótki odcineczek, ale jak widzicie, mam przed sobą 3 km kolein. To też wolę się skupić troszeczkę bardziej teraz na jeździe. Ale spokojnie, jeszcze coś dla was nagram z tego wypadu, także tym razem dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia przy okazji kolejnej nagrywki. Servus!